Siemaneczko, z tej strony Pan Bartosz, a to kolejny odcinek z naszej serii Na Boćkowie. I co, dzisiaj będziemy sobie zbierać kostki z tej łąki, co ostatnio prasowaliśmy. Jak widzicie, sobie spiłem tutaj właśnie do przyczepki. Rozłożyłem sobie przyczepkę oczywiście, tutaj tak burty rozłożyłem, żeby było, wiecie, więcej weszło. Oraz podpiąłem rozrzutnik, bo na przyczepę wątpię, że mi się zmieści. Ale nawet jakby się zmieściło, no to zobaczymy. Się okaże. Wolę wziąć teraz ten rozrzutnik i go nie używać, niż go nie wziąć i później się cofać, jak się okaże, że się nie zmieszczą te kostki. Tutaj muszę trochę uważać, no bo dość szeroki mam ten zestaw, co by nie mówić. Ta przyczepa jest dość szeroka, więc muszę trochę uciekać na prawą stronę, ale może się jakoś przemknie powoli. Samochody właśnie jakoś się uspokoiły, nie jeżdżą, więc fajnie. Też wybrałem sobie taką porę 17, więc o, już wykrakałem, już coś jedzie. Ale dobra, wjedziemy sobie tutaj w te kostki. Zjadę jak najszybciej. O, czekajcie, bo tu zaraz wrócę. Dobra, będę sobie najpierw zbierał na tą z przodu. Oczywiście, no, wspomagam się autoladem, ale żeby było realnie, to będę sobie na nie tam pod trochę bliżej będę sobie przynosił i będę tak, o, a nie będę tylko jechał. Żebyście nie gadali, że gram aż tak nierealnie. O, dobra, pozbieramy sobie. W sumie teraz się zacząłem zastanawiać, czy może jednak wejdzie na to jedną. Ale to zaraz się okaże, bo jakiś, nie no, w sumie za dużo tych kostek tu jest. Też nie pamiętam, ile to wchodziło na to z przodu szczepkę, ale na rozrzutnik na pewno troszkę też wejdzie. Więc myślę, że nie będzie źle. O, czekajcie, wjadę sobie w jakiś rządek. Wjadę sobie w jakiś rządek, ale to troszkę oszukam tutaj. Oczywiście w rozrzutniku też mam autolad, chciałbym wam go pokazać, ale tak płacę, wow. Ale normalnie łośka do wymiany. Ale chciałbym wam też, nie no, w sumie nie wiem, czy będzie więcej jak ten. Jak wyżej jeszcze poskoczymy na jedno pole, bo tak z tego co widzę, tych kostek wcale dużo tutaj nie ma. No dobra, będę tak jeździł. Szczerze, nie chcę mi się aż tak realnie grać, żeby to sobie wrzucać. Bo jakbyśmy, nie wiem, grali też 2-3 osoby, to by było fajniej, dlatego że wiecie, jedna by sobie rzucała, druga by ten i byłoby git. A tak to średnio, powiedziałbym. Wiecie co, myślałem, że więcej tych kostek tu jest, a jednak nie jest tak dużo. Myślę, że naprzód, na to przednią przyczepę się załaduje. Ale to spokojnie, bo jeszcze tam mam obok domu jedno pole, więc tam pojadę i wam pokażę, że tutaj na rozrzutniku też autolad posiadam. No troszkę tutaj będzie tych kostek. Znaczy troszkę na to przednie wejdzie. Ja zapomniałem, że ja tak dużo ustawiłem tutaj. Właśnie dziękuję Malinie za podesłanie rozrzutnika z autoladem. A przyczepka jest oczywiście niewydana, jest to mój edit. Nie dam wam jej, nie piszcie mi na priv, bo będę zły. Ale dobra, tu sobie podjadę. No akurat chyba będzie na styk. Nie, nawet jeszcze dużo miejsca zostanie na przodzie. Ale tu podskoczymy sobie, tak jak mówiłem, na to drugie pole po prostu. Ale to za chwilkę, bo bardzo chcę wam pokazać, jak to z tyłu działa ten cały autoload. Bo w sumie też jeszcze tego nie testowałem, ale wiem, że jest, bo potwierdzone info. Dobra, zaraz do was wrócę. Dobra, witam po cięciu. Musiałem w krzaki iść, się wysikać, więc no, już jestem. Lecimy sobie oczywiście na drugie pole, łąka znaczy. Ogólnie też jeszcze muszę słomę pozbierać, właśnie mi się przypomniało, jak to kostkę zobaczyłem.
Więc jeszcze troszkę roboty tu jest z kostkami. Ale to mniejsza. W następnym odcinku. A w sumie zobaczycie, co będziemy robić w następnym odcinku. O, też jest fajny dość plan. Ogólnie jeszcze z tej serii pewnie będzie 3-4 odcineczki, no już niestety będziemy je kończyć. Dlatego, że powoli chcę zacząć kończyć te serie, których już wiecie. Które no już są na wykończeniu, ja sobie tak porzuciłem. Teraz te kanale prowadzone są. Bo tak, od komuny nie umarło, od komuny żyje. Mieliśmy małe problemy techniczne. Świstak zepsuł farminga. A niejaki swacik miał się zjawić o pewnej godzinie nagrywania i go nie było. Więc myślę, że właśnie może dzisiaj sobie coś nagram. Jakiś właśnie odcineczek dla was. Ogólnie mamy teraz znowu pomysł, że akcja będzie aż na 5 osób chyba, z tego co pamiętam, więc myślę, że to będzie hardkorowo. Ale to już chyba tyle, czy jeszcze? Właśnie nie pamiętam, czy jeszcze na górę jeden kładłem, czy nie? Dobra, niech będzie tyle. Czekajcie chwilę, ja tam muszę pewne ugi bugi porobić, zaraz zobaczę. Dobra, jestem, nie widzieliście tego. Dobra, witam po cięciu. A się teraz zdenerwowałem, bo będę musiał wycinać pewne rzeczy z filmu, więc fajnie, dziękuję domownikom za to, że tak fajnie i często chodzą po korytarzu. Jejej. Ja bardzo, w sensie, dla mnie to nie jest problem coś wyciąć, ale wiecie, nie lubię tego robić z takiej racji, że... Ou. Tak średnio te kostki tu pododawane. Myślałem, że Malina trochę lepiej je dodał, a one tutaj z tyłu się. Chyba, że pod inną siukarkę po prostu są zrobione, bo to też możliwe. No dobra, mniejsza. To takie fapa właśnie. Coś nie... Ta, no są ewidentnie pod inną siukarkę zrobione, bo się lipnie układają, więc pewnie są zrobione pod te większe kostki nieco, w sensie szersze, a krótsze, bo widać po tym jak się układają, więc pewnie jakoś inną pod inne kostki na pewno. Ale dobra, mniejsza. Przepraszam za takie wpadki, ale to już... Ja już nie będę nawet się wypowiadał. Do następnego odcinka. Cześć i popa. No sorry, że takie fapa małe dzisiaj, ale to nie moja wina. Do jutra lub pojutrze. Cześć.